tak jak mówiłem, kochane dzieci, no dzisiaj jest Was bardzo, bardzo dużo, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj wspominamy, chociaż przypada niedziela, aniołów stróżów. Pierwsze pytanie moje do Was. Kto to jest anioł? Czy ktoś z Was widział anioła? Wyleciało ci z głowy. To może jeszcze wleć, poczekamy. Kto to jest anioł? Podejdź bliżej tutaj do mikrofonu. Anioł to jest duch. Anioł to jest duch. I co to takiego? No to skąd wiemy, że aniołowie są, skoro są to duchy? Ducha nikt z nas nie widział. Czy ktoś widział ducha? Nie. Krzysiu widział, tak? Krzysiu widział ducha. Ale poza tym myślę, że nikt z nas nie widział ducha. Co takiego robią aniołowie? Pilnują, żeby nikomu nic się nie stało. Pilnują, żeby nikomu nic się nie stało. Bardzo dobrze. A skąd wiemy, że nas pilnują? Czy ktoś widział, jak anioł jego trzyma go za ucho i mówi, tam jedź, bo tam niebezpiecznie? Tam w sercu się słyszy ten głos. W sercu się słyszy ten głos, że tego nie rób, bo to jest złe, a to rób, bo to jest miłe Panu Bogu. Bardzo dobrze. Słuchajcie, aniołowie, taka definicja katechizmowa mówi, że są to duchy czyste, które mają rozum i wolną wolę, czyli tak samo jak my mamy rozum i wolną wolę, ale tym się różnią od człowieka, że nie mają ciała. My mamy ciało, aniołowie nie mają ciała. Dlatego, jak tutaj kolega powiedział, są duchami. Jest bardzo wiele różnych zastępów aniołów. 29 września wspominaliśmy takich ważnych aniołów, których nazywamy archaniołami, czyli nad aniołami. Michała, Rafała i Gabriela. Dzisiaj wspominamy aniołów stróżów. To tutaj kolega z kolei powiedział, że ci aniołowie nas pilnują. Kto to jest stróż? Stróż, słyszeliście? Może wasi dziadkowie mówią, idę dzisiaj na noc stróżować. Co to jest stróż? Kto to jest? Stróż? Że pilnuje, że jest zatrudniony taki człowiek, który ma za zadanie całą noc obchodzić jakiś tam teren wyznaczony dla niego i albo pilnuje parkingu, albo pilnuje domu, albo pilnuje szpitala, albo jeszcze jakiejś innej instytucji, albo po prostu pilnuje dzieci. To jest stróż. I tak samo zobaczcie, Pan Bóg w tej swojej ogromnej miłości do nas dał każdemu z nas anioła stróża. Ten anioł stróż nas pilnuje i mówi, podszeptuje, tutaj jak koleżanka mówiła w sercu, że to jest dobre, w tym kierunku trzeba iść, a to jest złe, to zostaw, bo to może się źle dla ciebie skończyć. Dobrze, że mam tych aniołów stróżów? Dlaczego dobrze? Dobrze, no bo nas pilnują. Bo nas pilnują, a jak nas nie upilnują, to co się może przydarzyć? Jakieś nieszczęście. Jakie na przykład? Na przykład coś możemy jakiś błąd zrobić i anioł mówi to Panu Bogu. Jakiś błąd? Na przykład błąd ortograficzny w dyktandzie? Nie. A jaki błąd? O jaki błąd chodzi? Właśnie, grzech. Taki błąd w naszym życiu to jest grzech, który oddala nas od Pana Boga. A co trzeba później zrobić, jeżeli już ten błąd się wkradnie do naszego życia? Należy zresetować naszą głowę, tak jak komputer, i zacząć od nowa? A co się robi wtedy? Trzeba uklęknąć powiedzieć. Właśnie, trzeba uklęknąć u kratek konfesjonału i wyznać szczerze swoje grzechy. Nie tylko wyznać, ale także za nie żałować. I wtedy na nowo wracamy do tej jedności, do tej przyjaźni z Panem Bogiem.